Siemano, z tej strony Wronek, kolejny odcinek Zagrajmy w Days Gone. Kończąc ostatni odcinek, mówiłem, że w tym odcinku będziemy tutaj wykonywać tą misję poboczną, łowca nagród, znajdź Limbo, naprawdę krwawo. Jestem cały czas w obozie, dokładnie w tym miejscu, gdzie zakończyłem. Zanim jeszcze pójdziemy dalej, ja sobie tutaj potworzę bandaże. Amunicję tu już wcześniej kupiłem. Jeśli uda się sprawnie tą misję wykonać, no to w tym odcinku jeszcze będziemy dalej wykonywać kolejne wątki fabuły. Także zapraszam do oglądania, do komentowania. Ten jak nas wypuści, tam jeden mostek. Możemy jechać. No to jedziemy poszukać tylko Limbo. Cały czas oczywiście możemy eksplorować, polować, wszystko co chcemy. I się w międzyczasie uleczy 100% zdrowia. Z tej strony mapy, odkrywamy nowe tereny. Podkręciłem ustawienie na wysokie grafiki. Aż to płynnie chodzi, wszystkie ustawienia. Cele zleceń to mordercy, którzy są poszukiwani przez celowych z obozów. Aby ukończyć zlecenie, odszukaj swój cel i wróć do obozu z dowodem jego śmierci. Musimy wykonać nasz cel. Nie wiem, że to pójdziemy na górkę i włączyć ruletkę. Bo tam snajper jest. Hej, Tiger, jestem na miejscu. Wygląda na to, że a tu będzie krwawy. Mówili się tu, jak gdyby nigdy nic. Wiesz, ma list, to znaczy wyeliminowany. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Nosi tutaj zielony płaszcz. Wygląda w nim jak jebany leprikon. Tutaj tłumnik sobie zamontowałem. Musi być na tej wieży na górze. Dobra. Mam cię. Tłumnik się przydał, a nasz cel jest na wieżyce, widzę. No to ja. A, tutaj jesteś. Tutaj! Okej. Prawie całą wykorzystałem. Dobra, trzeba po goście wejść. Stąd go nie zdejmiemy. Dobra, idziemy po dowód jego śmierci. Bo oczywiście trzeba będzie obóz przeszukać. Apteczka, wszystko to, co nam się przyda. Powiem wam, że co bardziej ta gra się pogoda, wciągnie się. O kurczę. Lepsze to niż nic. No
nie zauważyłem, że tu może jeszcze ktoś być. Weszłam na pełnej. Kobieta. Prawa jest może. No tu tak jakieś pomidorze pozbieramy. Także jak coś to będzie można się leczyć potem. Dobra, banda, szmata. Wszystko to się przyda. Dobra. Tutaj nam pokazuje. A tu musimy to ciało zbadać jego. Wciąż masz przy sobie żelaznego zęba, nie? Dobra, mamy. Mamy dowód jego, możemy wracać do obozu. Ale jeszcze poszperajmy, co tu możemy zebrać. Mamy szmax. To się wszystko przyda. To tu za gościu przyjechał. Czemu mi na olbrzyma zmieniło? Nie chciałem na olbrzyma zmieniać. No i dobrze. Harleyowcy przyjechali motorami. No dobra, Lipo, gdzie jesteś? Gdzie mój kałach? Co ja tam klikałem przez przypadek, że... Mój kałaszek z tłumnikiem się zamienił. O co tu kaman? Tu jest R. Musiałem jak się leczyć to. Mam cię. W końcu. Jezu. To mogę wymienić, ale to jest. Czy to jest mój kałaszek? Na pewno? Tu nie ma tłumnika. A co tu kaman? Tak, nie mam tłumnika. Dziwna sprawa. Jak już zdjąłem broń, no to nie mam teraz tego ulepszenia z tłumnikiem. No cóż. Dobra. Mniejsza o to. Idziemy jeszcze raz poszperać w obozie. Kantówka. Bo tutaj nic nie mam, także weźmiemy ją. A co? Są ludzie. Ktoś tu jest. Weźmy mapę. Tutaj mamy paliwko. Niedaleko, ale nic. Wracamy do obozu. Tutaj tak będziemy mogli się dotankować. Znajdziemy. Tutaj mamy ten wątek fabuły. Ale to potem wracamy do obozu. Zupełnie amunicja. Wrócimy tą drogą, pewnie to jest najszybsza droga, którą pokazuję, którą jechałem. Także zlecenie wykonane. Wracamy. Wstrzymaj się. Ja muszę zsiąść, żeby zobaczyć, czy mogę bełty do kuszy wytwarzać. No nie mam. Musiałbym poszperać. Szukać gałęzi.
ogólnie cała mapa to widzę, że nie jest jakoś mega zróżnicowana. Jest po prostu pustynna, jest trochę drzew, trochę wody. Co tu ich ma? Otwórzcie bramę! Otwieram bramę. Odjadę motocykl. Będziemy się na pieszo. Już tam jest. W porządku, już otwieramy. Co, znalazłeś skurwiela? Tak, mam też tego żelaznego zęba, jak prosiłaś. Ach, dobra robota. Dick, zawsze mogłam na ciebie liczyć. Nie mam pojęcia, gdzie zniknęliście z Buzerem, ale... Dobrze, znowu cię tutaj. To lubisz? Kręcimy się po okolicy, Tucker, więc jak czegoś potrzebujesz, wiesz, jak mnie znaleźć. Idź do Alkaja, zaktualizuję ci kredyt. No i fajnie. Zrobiona, zobaczmy, co fajnie wzrosło. Dobra. Możemy jeden punkt umiejętności wydać na coś. Zwiększa początkową premię, bo wydobyłaś koktajlu regeneracyjnego. Zobaczmy, co tutaj możemy wziąć. Potężne obrażenia, większą precyzję. Rośliny są wyświetlane. Weźmy walkę też dystansową może teraz. Chociaż mało się używa. Weźmy cokolwiek oko, będę widział teraz wszystko na mapie, zatrzymywał się, eksplorował. To można zwiększyć. Zmniejsza ilość hałasu powodnego poruszaniem się spadaniem. No to też jest ważne. Survivalowe widzenie, cienie boku. Dobra, weźmy. Przytrzymaj. Podczas stabilizacji celownika to większe mierzenie, zmniejszone rozrzutność, czy po prostu celowanie, tak jak do tej pory celujemy. Po prostu mamy odblokowane. Dobra, umiejętności wydane. Jak leci, już nie potrzebujesz. Ej, jak leci. Tu ten tłumik wtedy zakupywałem. Jeszcze raz go zakupię, bo się leci może się przydać. Zupełnie amunicję. Brak miejsca na amunicję. Aha, nie mam miejsca już. Tutaj na razie nie będziemy nic kupować. Dobra, jasne. Dobra. Okej. Okay. Chcesz czegoś? Paliwko 50% jest. Ale tutaj jak dojedziemy do tej misji, no to tutaj jest i tak paliwko, więc jedźmy tą główną misję, wątek fabuły wykonać. Musimy wyśledzić ten czarny helikopter, no już w jednej z misji śledziliśmy. I tam może się od razu zatankuje. Dobra. Otwieram. No to jedziemy. Kultura wyborna reguł. Prawda nas wyzwoli. W czasach krajowskich rewolucji uczyliśmy naszą wolność. Uzyskaliśmy piękne prawo posiadania naszego domu. Prawo służy narodowi, siebie, naszych rodzin i naszej własności. A przynajmniej dopóki stale rozrastający się rząd federalny nie wystraszył się ludzi, których przysięgał chronić.
Tu mamy do spalenia, nie bomba, tylko łotr, teraz widzę. Jej druga poprawka się kocha. Pozwólcie, że zapytam. Gdyby każdy Amerykan miał klamę, to się zmienimy się w to hetu. No dobra. To mamy tylko takie jezdne gniazdo w Polsce do zniszczenia. Trzymaj się dalej. I spadnę. Dobra, Jakob. Tym razem nie masz. Zgarnę tyle broni, ile tylko dam radę. Nikomu nie pozwolę jej zabrać. Nie martwcie się, koledzy. Może później i wtedy was smajczę. Przez ten tunel już chyba jechaliśmy, to tutaj powinien być przejazd odblokowany. Co jest, cholera? Pytanie, czy w ogóle dojadę, czy mi starczy ile tego paliwa, mogłem się dotankować w obozie. No jedziemy. Skrótem też nie ma co, bo się zaraz rozbija. Wsiadaj. F tankujemy, a F wsiadamy. F. No to jazda. Świetnie. Dobra, bak pełny. Ciekawe, czy będzie można potem modyfikować, żeby ten bak był większy. To mi się przyda. Na razie to ten bak na dużo nie starcza. Nie, muszę być z drugiej strony. To może na pierwsze chodźmy. Na razie zostawię motocykl, żeby tu się nie... Dobra, już mamy ich. Zmiana pory dnia. Czekamy, aż się kadstynka załaduje. Już lecę. Jezu! Ten wątek z zamieniami to po prostu. Na razie polega na podsłuchiwaniu ich rozmów, na śledzeniu helikopterów i tak dalej. Ja tylko poluję na świrusy, guzer, rozumiesz? No Fea to jedyny powód, dla którego tam jeździ. To podążamy za tym helikopterem. Kurwa, kąsacze! Cholera! No muszę podążać, to nie będę teraz skubować. Nie wiedziałem, że oni mogą tutaj dojechać.
Muszę przeładować. To słaby jasno, co znowu tam pojechałeś, tak? Chociaż ci prawie, dzika zwierzęta mogą zaatakować, wszystko jest. Ja tylko poluję na świrusy, buzer, rozumiesz? Trofea to jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. O kurwa, korsacze, cholera! No, muszę chyba ich mijać, no bo innej opcji nie ma. Zagryzą mnie. Znowu tam pojechałeś, tak? Chociaż cię zabroniłem. Słuchaj! Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, buzer, rozumiesz? Trofea to jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. Na pewno zaraz też wyskoczy, tak? Czekaj! Chyba zwalniają! Tak, zatrzymują się! No bo gdyby chcieli mnie trafić, pewnie już bym nie żył. Nick, pamiętasz jak ci mówiłem, że życie ci sprzedło? Tak, dam radę, bez odbioru. Myślałem, że już nie będziemy jeździć, ale dalej jedziemy. Kolejny punkt kontrolny trzeba zrobić. Tak, kolejna cutscenka. Usypiacz nie działa! Pewnie, że działa! Uwaga! Akurat zjeżdżamy! Przerwać! Cała horda. A ile zobaczcie ich gołami zarażonych. No proszę, co cię tu zostawili, moje? Muszę się tutaj dostać. Najlepiej po cichu. Nie.
No po cichu może być ciężko, zauważam. Lewego tyłu ukończyłem. Trzeba i tak ich zawalić. Nie ma co się... Zamknięcamy, troska. Kolejne trofeum. Teraz będziemy mogli wsiąść radio. Tego, którego chcieli złapać. Wracaj tu z tym! Ty mały gnojku, to moje! Wyglądało jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem jak to opisać. Jedną straszę wzięli w pętlę i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy? No wiesz, wiązać, jakby chcieli z nich pobrać próbki czy coś. Jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach. Nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Spieprzali w podskokach, ale zostawili coś. Radio. Zaraz, nie myślisz chyba, że Sara... Nie, ja... Ja sam nie wiem. Ja tylko... on żyje, Boozer. On żyje. O'Brien, jeden z tych z Niro. Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę tylko uzyskać odpowiedzi. Cholera. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci, Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy draga. A żebyś wiedział. Zajrzę do ciebie później. Bez odbioru. Okej, O'Brien. Gdzie do cholery jesteś? Dobra, muszę poczekać, aż się załaduje. Kolejny flashback mamy. Tak. Kolejny flashback z Sarą. Hej! Trochę się zgubiłem. Może mogłabyś mi pomóc? Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam Old Bell na Proud, no ale nie widzę tutaj wśród wielu znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? O co chodzi? Co? A. No cudownie. Po prostu idealnie. To cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem gdzie jest Belnok, Belnak, Belni, Belnap? Belnap, no właśnie. Nie mam pojęcia gdzie to jest, naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Znaczy się nie. Nie. Okej, dobra. Wielkie dzięki. Hej! Wiedziałem, że się zatrzyma. Jasne. Typowa zagrywka. Może cię podwieźć? Tak, poproszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem Sara. A ja Deacon. O, przepraszam, upojdałam cię. Nie wiem, co ja... Tu w sumie to żadna filozofia. Przerzuć nogę, tak. Okej. O, tutaj... O! Wow. Dobra. Gotowa. Hej! Trzymaj się. Bardzo ci dziękuję. Do usług. Tu nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę, a niedaleko stąd jest bar szalonego Uliego i tam mają... Sieć, w sensie internet. Wiem. No tak, jasne. Także... To co taka fajna dziewczyna robi... Powinniśmy sterować teraz.
A wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Oglądać widoczki. Prowadzę badania. Znaczy, obserwuję. Dzięki. Nie miałem pojęcia, czym są badania. No tak. Badam rośliny. Badasz rośliny? No. Hej, uważaj! Dupki! O mój Boże! Nic ci nie jest? Nie, tylko... Jezu, ale było blisko! Hej, na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, tylko... Hej, hej, mam zasięg w telefonie. Cześć. Wszystko gra, tylko... Ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. Potrzebuję lawety. Jestem na... Nie wiem, jakiejś... Nie wiem, gdzie Droga 42. Jestem. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. To widzimy się, jak przyjedziesz. Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lawetę. Sama nie wiem. No dobra. Jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię podwiozą, więc... Okej, okay, niech będzie. Dobra, tylko... Daj mi chwilkę. Zaraz tu dobra, będą, dobra, więc... Dobra, dobra, krzanić to, jedziemy. Tylko tym razem ostrożnie, dobrze? Wcale się nie zgubiłeś, prawda? Dalej drogę, tak. Zależy, kogo spytasz. Moja ex powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu otworzyła tutaj laboratorium. Dlatego przyjechałam na to pustkowie. Badać rośliny. Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej i część z tych roślin, które badam, jest dosyć rzadka i tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. O kurde, a to co? Klid! Mamy towarzystwo! Chłopaki już do auta się domierają. A teraz możemy sterować, zobaczcie. No ale... Szybko, nie mogę... Nikogo robić, o co tu chodzi? Trzeba je pokonać i dopiero się załaduje kaczyn, może tak mówić. Wcale muszę ich pokonać. Naparzaj. Co my tutaj mamy, chłopaki? Takiegoś twardziela, tak? Tak! Tak, jeszcze raz! No i jak tam, Potorow, teraz dawaj, dawaj! Teraz nie jesteś taki twardy, co? Ty nic nie łapiesz, co nie, motorowcu? Tak! Pożałuję tego! Damy mu wycisk, podoba ci się to? A może to? Nic to ja odpadam! Czekaj, czekaj! Chwila, chwila, ktoś tu! Spierdalamy! Jazda! Zobaczyli Ignata, od razu ich nie ma. O Jezu! O mój Boże! O nie, nie! O mój Boże! Hej! Strasznie mi przykro. Sama nie wiem, tylko zajrzałam do twojej torby, nie, no i porządku. Zobaczyłam to... Boże, mogą kogoś zabić. A wiesz? O cholera. Ach, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Zobaczyłam... Tylko zobaczyłam to w twojej torbie i po prostu chciałam zadzwonić na policję, wiesz, ale... Teraz nie było żadnych kresek, nie miałam zasięgu. Poczekam tu spokojnie, aż przyjdzie twój facet. Okej. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. A dałbym się nabrać. Serio? Na pewno jeszcze wrócimy do tej historii. Będą flashbacki.
ale nie chciałem jeszcze jechać. O, tutaj mogę zebrać. Tucker, obóz Hot Springs. Jesteście tam? Zobaczmy. Tu jest obóz Complanda. Musimy się szybko przenieść. Potrzebuję więcej informacji w sprawie tej ocalałej z Marion Force. Powiedziałam ci wszystko, co wiem. Młoda kobieta. Czekaj. Larsen wspominał coś o Hungry Jeans, starej naleśnikarni przy wschodnim moście. Chyba. Wielka góra naleśników. O, kojarzę mi się. Dobra, zacznę tam. W porządku. I pamiętaj, sprowadź ją tu. Parę dni temu przejeżdżała tędy grupa włóczęgów. Sprzedaj nam kilka gnatów. Może coś z tego ci się przyda. Będę o tym pamiętać. Bez odbioru. Dobra, odblokowaliśmy nową misję. Tutaj na razie w obozie to raczej nie będziemy mieli nic. Tu nie jest bezpiecznie, wątek fabuły. Przeszukujemy RF, aby znaleźć widzianą tam ocalałą. Ale może jednak się przeniosę i potem dopiero pojadę sobie. Czy tu mam jakiś szybki punkt podróży? Tak, a po wypłatowy przybierze, stąd mogę jechać. Dobra, idźmy do obozu, żeby domknąć ten odcinek, nie każdy odcinek, żeby jakieś miał domknięcie, otwarcie, nie w połowie misji urywać. Tą misję wykonamy w kolejnym odcinku. Otwierajcie, nie będę tu tak stał. Motocyklem może podjadę, takie wcześniej było odblokowane ulepszenie, jak tam jakąś misję poboczną zrobiliśmy, sprawdzę, czy tu mogę coś... Mechanika robić, zaraz zobaczymy. Mechanik, nowe ulepszenia są. Jak chcesz, mam trochę czasu. Zobaczmy, wydajność właśnie. Prędkość motocykla, odległość. Jest i bug, tak jak mówiłem. Tylko muszę zatankować, zobaczmy. Standardowy bug. Bug 1, o, widzicie? Miałem rację, że będzie można. Posarać, a tutaj drugi poziom zaufania wymagany, żeby... Nitro lepsze. Chcesz czegoś jeszcze? No, po raz pierwszy ulepsz swój motocykl. Odblokowaliśmy osiągnięcie na Steam. Opony. Większa przyczepność. Drugi poziom muszę mieć. O tak, dobry zakup. Wydech. Nie mam dolarów, już nie muszę. Mogę wygląd widzę zmieniać, czy za darmo, czy nie. Też trzeba wszystko kupować. Słona. Jeszcze lakier, zobaczmy. Akcenty, rama. Tak, można zmienić. Nie wyposażył, trzeba przytrzymać. O, to fajne są te. Dajmy sobie tego. Dobry wybór, kolego, dobry wybór. Dobra, stary. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Dzień. Chcesz czegoś? Potrzebujesz czegoś? Nie. Dobra, uzupełnimy amunicję. Mogę jakoś pomóc? Trwała rzecz. Dobry wybór. Zupełni. Dobra. Na razie. Co tutaj w kuchni możemy? Tu mogę sprzedać mięso, które tam wcześniej upolowałem. Nie mam nic. Dobra, sprzedaj mięso zwierzęce lub rośliny w dowolnym obozie. Kolejne. Brak dostępnych zleceń. Tu widzę, nie mamy nic nowego od Complanda. Więc chyba będziemy mogli się już zawinąć z tego obozu. Wszystko ulepszyłem. No tutaj już nic nie będzie. Nie sądziłem, że tak często będzie. Także dobra. Co się dzieje? Jeszcze zobaczmy, tak. 53% paliwa.
No ja chcę tutaj jechać, teraz do tej misji będziemy jechać. No możemy ją zaznaczyć. Tam na pewno nie dojedziemy. No to tak, weźmiemy tak. Tylko cały czas szukam tego Bartu. Tego z customowym lakierem. Czy nie, w mechanika, nie, tu możemy tankować. Nie chciałbyś, żeby skończyło ci się paliwo. Tankowanie wykonane. Dzięki. Ale to zrobimy stąd. R, szybka podróż. I dopiero pojedziemy do celu. Dobra. Tu Radio Wolne Oregon. Myślę, że jeszcze pokontynuuję chwilę. Jeszcze coś wykonamy. Nasze domniemane globalne utopie to jest mieć najlepsze produkty z całego świata. Dostawaliśmy najgorszy szajs wytwarzany przez tanią zagraniczną siłę roboczą. W ciągu ostatnich 50 lat się rzeczy nie trwały. Dobra, dobrze. Zawsze trzeba mieć nowy samochód, nowy telefon. Wszystko skieruje. Bez komercjalizmu. Chcesz mieć coś, co przetrwa lata? Nie możesz szukać za granicą, bo nie. Potrzebujesz prawdziwych, pracowitych Amerykanów. Kiedy my coś tworzymy, to wytrzyma długo czasu. A te ręce, które budowały ten kraj, to jest wszystko, co rzuci przeciwko. Być może nasze drogi są wychłane, ale jednocześnie są niezniszczalne. Tak samo. Dzieci. Nie wierzcie kłamstwu. Jak dla mnie wyglądają na zniszczone koło. Ale hej, jak se chcesz. A poza tym nie ma niczego złego w odrobinie komercjalizmu. Kurde, przydałby mi się nowy motor. Jak się podoba, a? Będę do mnie strzelać, skurwę. Tutaj może będziemy gałązki zbierać. Teraz sobie przejdę. Wytworzenie. Zwykły bełt. Mogę. Mam teraz trochę bełtów. Nareszcie. Zatrzymać, naprawić ten motocykl, bo widzę on nad wodymi. F. Jakoś to ogarnę. Mam jeszcze na szczęście złomu. Dobra. Mogę go naprawić, bo prawie mnie zniszczyli. Cofaj, żebyś się nie rozbił. Panele bezpiecznikowe. Jeśli w Nero brakuje bezpiecznika, może znaleźć się w punkcie kontrolnym Nero. Ja pierdolę. Przepalony bezpiecznik. Idziemy do naszego celu. Ta misja, którą odblokowaliśmy. Jest tutaj. Kobieta, ja pierdolę, bo zerdwieniał. Badaj, E. To musi być ona. Pewnie przychodzi tutaj po wodę. Każdego dnia przychodzisz tutaj po wodę, prawda? Ale poruszasz się ostrożnie. Nie zostajesz długo w jednym miejscu. Mądrze. Tu mamy ślady.
tędy szła. Mądra dziewczyna. Unika ulic. Wychodzi tylko w nocy, jak świrusy. Ale tak trudno ją zobaczyć. Pieprzeniu wyczyści. Żaden z was nie wyjdzie stąd żywy. Mówię ci, że ją widziałam, do diabła. Rozproszę cię, szukać. Ta dziewczyna musi gdzieś tu być. Dawaj, dawaj, dawaj. Oni też jej szukają, widzę. Nie, tam jeszcze snajper jest. Chowaj się. Miasteczko muszę oczyścić z nich. Tam są kolejne. Kolejne dojeżdżają. Motocykliści. Dobra, można i z tej broni na razie, bo nie mam. Wisienka na torcie. Dobra, widzę, że to był jeden z ostatnich. Co tu mi pokazuje do zebrania? Zamknięte. Jak ona wchodzi i wychodzi? Musimy się dostać do domu, ale najpierw tutaj pozbieram jeszcze tę amunicję. Trzeba będzie w ogóle znaleźć sposób, który będę tu się dostać, widzę. Rabina, czyli tak. Tu jest pozabijane wszędzie dechami. Też
bo trzeba było gdzieś wskoczyć na górę. No raczej nie. Tak, tutaj na górę. Tylko co, tutaj muszę coś podstawić, jakiś samochód czy coś, żeby wejść na górę, bo jak wejść? Stąd to raczej nie przeskoczę nic. Po prostu trzeba znaleźć drabinę, podstawić. Muszę ją tylko tu ustawić. Dobra, mała. To się nie skacze w tej grze. Trzeba po prostu w interakcję wchodzić z innymi przedmiotami. Zobaczmy, czy znajdziemy. Nie bój się. Nie zrobię ci krzywdy. Jesteś tu sama? Czy jest tu ktoś jeszcze? O, rany. Okej. To twój pokój? Fajne puchary. Są twoje? Nie! Liza. To moje! To za zawody gimnastyczne. Powinnam była wygrać, ale... Missy King strasznie oszukała. Liza. Słyszę strzał na zewnątrz. Tu nie jest bezpiecznie. Byłam ale w szkole. Jak... A mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, żebym szybko wracała do domu, że poczekają na mnie i wtedy razem wyjedziemy, ale... A potem jak wróciłam, znalazłam wiadomość i napisali, że odeszli. A ja nie wiedziałam, co zrobić. A więc się ukryłam i... Ja nie wiedziałam, co robić. Wszystko dobrze. Lisa, niedaleko stąd jest taki obóz. Naprawdę musisz ze mną pojechać. Wiesz, tam są inni ludzie. Ja ich znam. To jest... Nie będę ci kłamał, to obóz pracy. Żeby dostać jedzenie, musisz pracować. Życie tam jest ciężkie, ale przynajmniej nie umrzesz z głodu. Nie, nie, mama tu po mnie przyjdzie. To twoja mamusia? Mówiłaś, że nie wróciła, tak? Więc może jest w obozie. Mama jest w obozie? Na pewno czeka. Okej. Trzymaj się blisko. To co, będziemy musieli jeszcze odjeść? Ciągle tam są? Nie, nie musisz się już nimi martwić. Już ich nie ma. Musimy iść. Nie powinniśmy tu być. I zatrzymaj się za mną. Gdzie ona też? Lisa! A! Czekaj! Co ty dałeś?
musimy oczyszczać ten. Chcę z pistoletu amunicję, mam nadzieję, że się wraca, będzie głośno. Lisa, jakim cudem przeżyłaś tu sama tyle czasu?
nie jesteś tak rozmowy, co? Mój tata kolekcjonuje skały. Kiedyś zabierał mnie na poszukiwanie geod wulkanicznych. Geod? A co to? To takie skały, ale jak je przetniesz, to w środku są naprawdę ładne. Dobra, to brzmi ciekawie. Byliśmy w różnych miejscach. W kraterze Belknap, z Lava Flow, w Black Crater. Wszędzie. Myślisz, że on też jest w obozie? A nie wiem, mała. Co, wracamy do obozu i zakończymy tę misję i odcinek akurat. Będzie ładne domknięcie. Cholera, ktoś jest w tunelu. Co? Posłuchaj mnie. Pamiętasz te odgłosy wystrzałów? To byli bardzo źli ludzie. No tam, tak. Zostań, no już nie ma. Nie wychodź, dopóki nie powiem, dobrze? No dobra. Nie musisz się zatrzymać. Na niego! Strzelaj! Uwaga! Wycofać się! Wycofuję się! Osłaniać mnie! Dobrze, że żyłem to odzyskiwanie bełtów. Szlak teraz! Tutaj jakąś amunicję pozbieram. Lisa! Mała! Wyjdź, jest już bezpiecznie! Dobra. Widzicie, opłacało się tą umiejętność wziąć, żeby te bełty odzyskiwać. Jak amunicji brakuje, to można i z kuszy pojechać. Możemy jechać dalej. Chodź, wskakuj. No ciekawie, ciekawie, rozkręca się ta giera. Wszystko gra? Zobaczymy, jak historia się potoczy. Nie ciekawie napisana. Ale chyba chcę do domu. Nie, mała, do obozu. Będziesz tam bezpiecznie, zobaczysz. Okej. Zadam ci pytanie, Lisa. Bardzo ważne pytanie. Czy któryś z twoich sąsiadów miał może broń palną? No wiesz, jakieś pistolety, karabiny, tego typu rzeczy. Nie, jacyś ludzie wszystko zabrali. Ludzie? Tacy jak ci w tunelu? A może mieli mundury, jak w wojsku? Jakby armia, ale byli bardzo brudni i mieli ze sobą flagi, które sami zrobili. Bojówka hrabstwa Dyszus, tak myślę. Był z nimi jeszcze ktoś? Kobiety? Dzieci? Nie pamiętam. Dobra! Tommy by pamiętał. Tommy? Tommy Strickland. Mój najlepszy przyjaciel. Ale on zniknął. Pojechał z tatą się ukryć. Ukryć? Jak to? Jego tata zbudował schron i zwoził tam całe mnóstwo rzeczy. Mapy, jedzenie, wodę, broń. No wiesz, takie różne. Jasne, rozumiem. Wiesz, gdzie to jest? Nie. Chcieli, żebym pojechała z nimi, ale wiedziałam, że mama i tata po mnie wrócą. Dobra, jesteśmy na miejscu. W obozie. Dobra, to tu, jesteśmy na miejscu. Trzymaj się blisko mnie. Okej. Nie udało się wykonać. Kogo my tu mamy? Pani Tucker! O mój Boże! Lisa, kochanie! O, już dobrze, jesteś bezpieczna. Mama i tata. I wszyscy zachorowali i nie wiedziałam co zrobić. I przyszli mężczyźni i ludzie się pochorowali. Już dobrze, jesteś bezpieczna. To jakiś cud. To pieprzony cud. Byłyśmy sąsiadkami, prawda? Mieszkałyśmy tuż obok. Znałam jej rodziców. Są tutaj? Pani Tucker. Kochanie, przecież sama dobrze wiesz. Nie. Tu ich nie ma. Chodź do środka. Umyjesz się. Damy ci jeść, a potem znajdę ci miejsce do spania. Idźcie z nią, dajcie jej jeść. Idź do Alkaja.
dzisiaj zaktualizuje kredyt. Hej, posłuchaj proszę, ona wiele przeszła, możesz... Pozwól, że ja zajmę się... Nie, słuchaj, mówi, okej, Sero, nie żałuję, tak samo jak całej reszty. Nie mów mi, jak zarządzać obozem. Przeniesiesz się tu? Będziesz nam pomagał? To może cię wtedy posłucham. Nie rozklejaj mi się, Dick. Dobrze. Kończyliśmy. Jesteśmy bezpieczni. Może od razu uzupełnię. Amunicję jeszcze w tym odcinku dokończymy. Co tam słychać? Nie, broń nie chcę zaopatrzenia. Zupełni. Zupełni. No i dobra. Mamy kolejną misję odblokowaną. Ale to już dzięki, że byliście, że oglądaliście ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem. I zapraszam was do kolejnego odcinka, gdzie będziemy kolejne misje wykonywać. Zobaczcie, mamy tutaj fabułę, to mój brat. Naucz Eutkom plan dla tropienia jeleni. Będziemy tropić, uczyć się tropić jeleni i polować. Także zapraszam, trzymajcie się, cześć.